Checking, checking. I think, yeah, I think it should work. Checking, checking. Checking, checking. Dobrze, czy my możemy zaczynać? Szanowni Państwo, jesteśmy już na wizji, tak? Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Na początek bym chciał poprosić o taki lekko ekstatyczny aplauz, żebyśmy dali znać tym, którzy są z nami w przekazie internetowym, że jesteśmy na żywo. Marzyciele i rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich w Warszawie. Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym książce Krzywe lustro, dziennik polsko-żydowskiego pojednania. Autorka tej książki, pisarka, animatorka życia kulturalnego, osoba, która wiele robi i mówi dla sprawy tego, co znajdujemy w podtytule książki, czyli polsko-żydowskiego pojednania, Louise Steinman jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja jeszcze oczywiście powiem, korzystając z okazji, że widać nas nie tylko tutaj, ale i w internecie, że książka tak wygląda. Opublikował ją ośrodek Karta, prowadzone przez niego wydawnictwo, a nasze dzisiejsze spotkanie i książkę przełożyła pani Dorota Gołębiewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najprostsze pytanie, które się oczywiście rodzi w głowie i tego, kto przeczytał, i tego, kto dopiero po książkę może sięgnąć, jest takie. Jak to się wszystko zaczęło? How has it began? Jak to się zaczęło? I think it came from I think it began in childhood with an absence. Myślę, że to się zaczęło w dzieciństwie od nieobecności. My mother's side of the family came from Poland, my grandparents. Rodzina mojej matki pochodziła z Polski. And I think I picked up pretty early that there was so much pain around the idea of Poland, of lost family. Moi dziadkowie i myślę, że bardzo szybko zorientowałam się, że wokół idei mojej rodziny w Polsce jest dużo bólu. And I had tried to come to terms with that absence because there was no story like, well, people in the family died, but who? No one had any names. There was no, it was just a black hole. Próbowałam pogodzić się jakoś z historią mojej rodziny w Polsce, ponieważ tak naprawdę nie było w niej historii. To była czarna dziura, nie było... Wiedzieliśmy, że ktoś umarł, ale kto? Nie znaliśmy ich nazwisk, nie wiedzieliśmy, co się stało. To była czarna dziura, pustka. And I think maybe the beginning of the story really, as it is in the book, comes from a dear rabbi of mine who was also a Buddhist teacher. Myślę, że historia tej książki zaczyna się tak naprawdę, tak jak jest to napisane w książce, od mojego nauczyciela, rabina, który był też nauczycielem Zen. No właśnie, wyjaśnijmy to widzom tutaj i przed ekranami komputerów i telefonów, bo dla wielu osób to może być ciekawostka i zagadka. To się da połączyć? In California, to be a Zen rabbi is not a contradiction. W Kalifornii bycie zenistycznym rabinem nie jest sprzecznością. Yeah. There was a bearing witness retreat at Auschwitz-Birkenau that he had been involved with for many years. On przez wiele lat był związany z odosobnieniem medytacyjnym dawanie świadectwa, które odbywało się w obozie Auschwitz-Birkenau. And people would go and sit on the railroad tracks. They would do meditation. People came from all over the world to learn and to be together and to absorb the weight of this place. Ludzie przyjeżdżali z całego świata, żeby być razem, żeby absorbować w to miejsce, brać je w sobie, żeby uczyć się z niego. Ludzie siadali na torach kolejowych, które tam są, i medytowali. And I thought the idea of going to this retreat was a really terrible idea. I myślałam, że pojechanie na to odosobnienie to jest naprawdę koszmarny pomysł. I thought you'd have to be a little crazy to go. Myślałam, że trzeba chyba zwariować, żeby tam jechać. But then Rabbi Singer called me and said there has been a scholarship for a writer to go, and I think you should go, and I think we have much in common with the Poles.
Ale później zadzwonił do mnie rabin Singer i powiedział, że ktoś stworzył stypendium dla pisarza po to, żeby ten pisarz pojechał na to odosobnienie i opisał. I rabin Singer powiedział, myślę, że to powinnaś być ty. I powiedział też, myślę, że mamy wiele wspólnego z Polakami. And as Dorota knows, she met Rabbi Singer. Rabbi Singer sees the good in everyone. I tak jak Dorota wie, to o mnie mowa, ponieważ ja też go znam, Rabbi Singer widzi dobro w każdym. Right? Prawda, absolutnie. Yeah. So that's how it began. That's, tak that was the call. That was my first trip to Poland, and it was quite transformative, because I met Poles for the first time. A to była moja pierwsza podróż do Polski, tak to się właśnie zaczęło. I ta podróż była dla mnie bardzo wielkim takim rytuałem przejścia, ponieważ pierwszy raz rozmawiałam z Polakami i nigdy wcześniej tego nie robiłam. Ale zanim o tym porozmawiamy, jak przyjechałaś do Polski, usiadłaś na torach na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, zanim zaczęłaś poznawać historię własnej rodziny i docierać do miejsc, które były bliskie tobie i twojej rodzinie, to chciałem jeszcze do tej nieobecności, do tego poczucia pustki wrócić. Czy pamiętasz moment, w którym sobie w ogóle zdałaś sprawę z tej pustki? Dlatego, że kiedy się o czymś nie rozmawia, kiedy się o czymś nie wspomina, to my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to występuje w przyrodzie, że to jest jakiś rodzaj traumy, który dziedziczymy, która nas zżera, ale nie umiemy tego nazwać. Co było tym momentem, kiedy to tak zrobiło klik i ty wiedziałaś, trzeba to zmienić? To bardzo dobre pytanie. I think children are very attuned to silences. Ja myślę, że dzieci się bardzo przyzwyczajają do milczeń. I have my father's mother, I was very close to my Russian grandmother. Matka mojego ojca, byłam z nią bardzo blisko, moja rosyjska babcia. Who told many stories about her life in near Zhytomyr in Ukraine? Która opowiadała wiele historii o swoim życiu pod Żytomierzem na Ukrainie. And she had names of people and, you know, fantastic stories. Wymieniała imiona, nazwiska ludzi, opowiadała fantastyczne historie. But when I would ask my mother about her family beyond her own mother, she didn't even have any names. Ale kiedy pytała moją matkę o jej rodzinę poza jej matką, nie wymieniała nawet żadnych imion, żadnych nazwisk, nic. And I thought that was very peculiar, you know, very peculiar. I mean, I was aware of it. I wydawało mi się to bardzo dziwne. Byłam w jakiś sposób tego świadoma, że to jest dziwne. And I guess I think the incident is in the book, but my mother, when we were very close, we talked about everything. Zdarzyła się taka historia, wydaje mi się, że jest opisana w książce. Moja matka, my byłyśmy ze sobą bardzo blisko, rozmawiałyśmy o wszystkim. But one day she said, she came in, I was watching TV, Zorro, I think. Pewnego dnia weszła, ja akurat oglądałam telewizję, to chyba było Zorro? And she changed the channel to a program on the Holocaust. I think it might have been the Ophuls movie. I ona zmieniła program na, zmieniła kanał telewizyjny na program, który był o Holokauście. To był film. And she said, you sit there and watch that. I powiedziała, teraz siadasz tutaj i to oglądasz. And it was she couldn't talk about it. It was extremely traumatic. Ona nie potrafiła o tym mówić, było to wszystko ekstremalnie traumatyczne. And the next day in school I took the encyclopedia off the shelf that had the H encyclopedia. Ja następnego dnia w szkole wzięłam tom encyklopedii na literę H. And I ripped out all the pages on Hitler. I wyrwałam wszystkie kartki o Hitlerze. And I was someone told on me. Anyway, I was sent to the principal. It was and no one could talk about it. I couldn't say why I did it. My mother couldn't talk about it. It was just people died in Poland and there was no other answer. Ktoś na mnie doniósł, jakoś to się stało i w końcu zostałam wysłana do dyrektora szkoły. W każdym razie było tak, że ja nie mogłam o tym mówić, nie było, z nikim nie dawało się o tym rozmawiać. I think there was
tremendous guilt, you know, among American Jews of what they couldn't do. And that was transmitted through, you know, through the generations. A myślę, że amerykańskim Żydom towarzyszyło ogromne poczucie winy związane z tym, czego nie mogli zrobić, i to poczucie winy było przekazywane przez pokolenia. To ciekawe, że o tym mówisz, bo przyznam, że chciałem cię o to potem zapytać, bo kiedy mówimy o rzeczach nazwanych i nienazwanych, mówisz, myślę, że amerykańskim Żydom towarzyszyło ogromne poczucie winy z powodu tego, czego nie mogli zrobić, ale czy to również było nienazwane, czy to się pojawiało w rozmowach, w komentarzach, w świadomości wspólnoty żydowskiej w Ameryce? Bo kiedy mówimy o wydarzeniach II wojny światowej, to też jest jeden z trudnych tematów. Well, I think again it was it could not be articulated. It could not be articulated. So Jeszcze raz, to była jedna z tych rzeczy, których nie dawało się wyrazić, nie dawało się nazwać. So I think what was transmitted was an anguish, you know, about loss, and you know, when I first said I was going to go to Poland, you know, from my family, it was like, or, you know, you need to go to Poland, like you need a hole in the head, like who goes to Poland, you know. A myślę, że to, co było przekazywane, to był to jakiś rodzaj złości i bólu związanego z utratą. Kiedy pierwszy raz zaczęłam mówić o tym, że chcę jechać do Polski, to co powiedziała moja rodzina, powiedziała, oh, podróż do Polski jest ci potrzebna jak dziura w głowie. And I have to say, I mean, going out with the English edition of the book, talking to Jewish congregations, often was, you know, there's just a wall of negativity, you know, that I would encounter. I muszę też powiedzieć, że kiedy ta książka wyszła po angielsku i miałam spotkania z czytelnikami w różnych żydowskich społecznościach związane z tą książką, to co mnie spotykało, to była ściana negatywności. Czyli tak nazywając rzeczy po imieniu, obraz Polski w twojej rodzinie, wśród twoich znajomych, był jaki? The image of Poland, obraz Polski. A dark, scary place, you know, a nothingness, a ciemne, przerażające miejsce, nicość. Yeah, it didn't have much texture to it, you know. Maybe it was like Kozinski's, you know, painted bird, which, you know, has its own problems. But I mean, was this kind of nightmarish place. Nie było zbyt dotykalne, jakby nie miało takiej rzeczywistej faktury, coś jak z obrazów Kosińskiego, malowany ptak, z czym wiążą się zupełnie inne problemy, ale to chodzi o takie uczucie koszmaru sennego. No dobrze, i tak to ten obraz Polski tkwił w głowach wielu osób wśród społeczności żydowskiej na całym świecie, tych, którzy zdążyli uciec z Europy przed dojściem Hitlera do władzy, przed wybuchem II wojny światowej i którym udało się przeżyć piekło Holokaustu. No ale doszło do momentu, w którym ty, jako jedna z osób, które wychowywano wśród takich obrazów właśnie, podjęłaś decyzję, że do Polski przyjedziesz. To pewnie wymagało odwagi psychicznej, nie tylko od ciebie, ale także od twoich bliskich, żeby zrozumieć, że chcesz jechać. Więc jak się przygotowywałaś do tej pierwszej wyprawy? That's an interesting question too, because there's a Buddhist tradition of making a mala, like a beads together, like a necklace. To jest też ciekawe pytanie. Jest taka buddyjska tradycja robienia mali, czyli takiego jakby naszyjnika z paciorków. So there was a I asked maybe 12 friends and family to each contribute a small amount to help support this trip to Poland, and making them part of the journey itself, that they were going to hold me in it. A więc poprosiłam może 12 osób z mojej rodziny i moich przyjaciół, żeby dołożyli niewielką bardzo kwotę do tej wyprawy i stali się w ten sposób jakby częścią tej mali, częścią tej podróży. And also I was going as a to the retreat as a writer, so I had a certain distance, like I would go and observe it. I didn't have to
participate or be, you know, be the be subject to those feelings, I could be the witness. Ja też jechałam tam jako pisarka, to znaczy, że dawało mi to pewien rodzaj dystansu, a jechałam tam, żeby się temu przyglądać, żeby to obserwować. Nie musiałam w tym tak naprawdę uczestniczyć, nie musiałam przeżywać tych wszystkich uczuć, których być może nie chciałabym przeżywać, byłam świadkiem. Tylko, że to jest tak, że być może nikt z twoich bliskich, przyjaciół nie chciał się do tego przyznać, no bo słyszałaś, że Polska to jest czarna dziura, nicość, miejsce śmierci wielu członków rodziny. Ale jednak pewnie też temu twojemu wyjazdowi towarzyszyła pewnego rodzaju ciekawość i jakiś rodzaj trzymania kciuków za ciebie, bo być może nikt tego nie powiedział wprost, ale jechałaś tam także dla nich, nie tylko dla siebie, tak przynajmniej ja to rozumiem. I'm not sure I understand the question that you were, I was going for them. Can you say that in English? Jechałaś także dla nich, nie tylko dla siebie, jakby w ich imieniu też. Yeah, I think that is true. I would bring back the story for them. I would be able to tell it. Myślę, że to prawda. Przywiozłabym dla nich tę historię, byłabym w stanie jej ją powiedzieć. I teraz sobie wyobrażam siebie w takiej sytuacji, jeżeli mogę w ogóle porównywać, że z jednej strony jest to potworne obciążenie, prawie genetyczne, ten rodzaj ciężaru, który nad tobą zwisa, że jedziesz jako pierwsza do miejsca kaźni bliskich ludzi, do tej ciemnej dziury, a z drugiej strony jest też ciekawość, chęć zobaczenia, dotknięcia i poznania. Które uczucia w tobie przeważały? Well, curiosity. Ciekawość. I guess that in a way it was like challenging myself, you know. And also Rabbi Singer, I mean, he really encouraged me, you know, and I didn't find out for many years who was the person who gave the scholarship. Ciekawość. Wydaje mi się, że to było wyzwanie, które sobie stawiałam. I Rabin Singer bardzo mnie zachęcał, dodawał mi bardzo dużo odwagi. Przez wiele lat nie dowiedziałam się, kim była osoba, która ufundowała to stypendium. And it turned out to be someone I know quite well now, who is a survivor's daughter. Okazało się, że jest to osoba, którą do teraz znam bardzo dobrze, córka ocaleńców. And just in 2019, the two of us did an artistic project together in Lublin. So it was like a full circle because she had been the reason I came to Poland in the first place. I w 2019 roku zrobiłyśmy razem taki artystyczny projekt w Lublinie. I wtedy historia nasza zatoczyła jakby całe koło, bo to pełne koło, bo to ona była tą osobą, ze względu na którą w ogóle po raz pierwszy przyjechałam do Polski. Because I never really, I thought I would go once, but it just kept getting deeper and deeper. This, you know, the fascination kept growing and growing, and I felt very exhilarated to be in Poland. Najpierw myślałam, że przyjadę po prostu jeden raz, ale to toczyło się kołami i to było coraz głębsze i coraz głębsze i byłam coraz bardziej zafascynowana tym, co tu spotykałam i naprawdę bardzo już czekałam na te swoje przyjazdy do Polski. And I think it's really startling when you realize that you are carrying this image of other people that you, about whom you know nothing, and that you, I had never met any Poles, and yet I had such strong feelings about them, was a shock, I think. Ja myślę, że jest taki moment, kiedy uświadamiasz sobie, że niesiesz w sobie obrazy tych ludzi czy tego narodu, o których tak naprawdę nic nie wiesz, a te obrazy są tak mocne i masz takie mocne opinie na ich temat, a przecież ja tak naprawdę nigdy wcześniej nie spotkałam nikogo z Polski. Mówimy o historii, która, proszę Państwa, zaczyna się na przełomie XX i XXI wieku. To jest ten czas, kiedy Louis dojrzewa do myśli i zostaje w jakimś sensie wypchnięta, żeby do Polski przylecieć, pojawić się na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, spotkać tam innych ludzi, brać udział w całym tym przedsięwzięciu, które opisuje w Krzywym Lustrze. Od tego czasu Polska i świat bardzo się zmieniły, ale myślę, że
wielu z nas, ponieważ żyjemy bardzo intensywnie, już tamtej Polski z roku 2000 nie pamięta. Więc chciałem teraz zapytać o Twoje wrażenia i o Twoje myśli, kiedy po raz pierwszy przekroczyłaś bramę byłego obozu, kiedy zobaczyłaś to jedno z najgorszych w historii świata, być może najgorsze miejsce kaźni, mogłaś pokusić się o chwilę refleksji, zostać sama, temu wszystkiemu się przyjrzeć. Co się działo w Twojej głowie wtedy, Louise? I don't know that there's any one answer to that, or even words that really describe it. But the feeling among the community that was there, and Dorota was there. Dorota was the translator at the retreat. We were exhilarated when we would trying to find a new language to actually be able to talk about these difficult things. And that was very sustaining against the, you know, feeling the great horror of suffering in that place. That everyone was there together, breathing and letting the place have its effect on us in a very profound way. Myślę, że nie ma tej jednej odpowiedzi na to pytanie i nie ma tak naprawdę takich słów, którymi dałoby się to wyrazić. Myślę, że uczucie, które łączyło ludzi, którzy tam byli, i też tutaj Luis wspomina mnie, bo ja byłam tłumaczem tam na tym odosobnieniu w Oświęcimiu. Uczucie, które nas tam łączyło, to było oczekiwanie na znalezienie nowego języka, w którym moglibyśmy się komunikować, który pozwalałby nam przekroczyć okropność tego miejsca. I to uczucie tak naprawdę nas podtrzymywało na duchu, pozwalało nam spotkać się z tym miejscem, sprostać mu. Pomyślałem o tym, kiedy czytałem Twoją książkę, że jakkolwiek paradoksalnie i okrutnie to brzmi, być może to, co się wydarzyło na początku Twojego spotkania z Polską, czyli to odosobnienie na terenie obozu, to od razu natychmiastowe zderzenie z piekłem, z tragedią milionów ludzi, było jakkolwiek to zabrzmi teraz, chcę, żeby zabrzmiało w sposób dosadny, ale też zrozumiały, najlepszym, co mogło Cię spotkać na początku, bo po prostu było jakimś rodzajem oczyszczenia i potem mogło być już tylko to dobre. Można już było przełamać te wszystkie lęki, które towarzyszyły Tobie i Twoim bliskim przez lata. Yeah, I think that's a good observation. I, you know, the Israeli kids would come with the March of the Living and they only go to the camps. And I think that's so tragic because, yes, it was Polish culture that was then pulling me. And myślę, że to jest bardzo ciekawa obserwacja. Rzeczywiście tak dzieci, które, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na Marsz Żywych z Izraela, odwiedzają wyłącznie obozy koncentracyjne. I myślę, że to jest rzeczywiście tragiczne, ponieważ to, co mnie naprawdę pociągało, co mnie naprawdę wciągnęło, to polska kultura, żywa polska kultura. But I think we're also talking, I mean, I think what you're suggesting, I mean, there were these steps of the journey, which is interesting because, you know, this was before the internet was really quite all alive. Yeah. Ale to, co sugerujesz, to rzeczywiście to, co tam się zdarzyło, to czas, w którym to się działo, to był czas przedinternetowy. So it was actually just the beginning of being able to find out, like, well, who in my family, like, what are their names, you know, to give it a specificity, to realize that this really was part of my story as well. To był taki czas, w którym właściwie dopiero stawało się możliwe odnalezienie na przykład nazwisk osób z mojej rodziny, danie jakiegoś konkretu tej historii, która się zdarzyła. I think of that sentence in the book,
You know, any American Jew that says they didn't lose family in the Holocaust, they just don't know. A i wspominam o tym książce, jest takie powiedzenie, że jeżeli jakiś amerykański Żyd mówi, że nie stracił nikogo w Holokauście, to znaczy, że po prostu o tym nie wie. Mówię o tym dlatego, że ja sam pamiętam koniec lat 90. i ja pochodzę z Radomia, czyli takiego wtedy liczącego 250 tysięcy mieszkańców całkiem dużego miasta 100 km od Warszawy. I pamiętam, że do mojego liceum przyjechała młodzież z Izraela. To było niedługo przed zabójstwem Itzhaka Rabina. I oni nie byli częścią Marszu Żywych, tylko przyjechali do Polski, żeby spędzić trochę czasu w różnych miejscach i próbować zrozumieć. I to było dla mnie w jakimś sensie fascynujące, dlatego że do tej pory wiedziałem tylko o takich przypadkach, o których ty też piszesz w książce, że przyjeżdżały wycieczki młodzieży z Izraela i dostawały gotowe ulotki, w których prosto w oczy pisano im, że Polaków to należy nienawidzić, zobaczyć obóz koncentracyjny, jego pozostałości i wracać do domu, zrozumieć tragedię narodu i wrócić do domu na bezpieczną ziemię. Co też w jakimś sensie było kontynuacją tej nienawiści wobec wszystkich Polaków, bez podziału na dobrych i złych. Mówię o tym dlatego, że myślę, że twoja podróż była dość podobna. To znaczy też przyjechałaś wychowywana w jakimś rodzaju pamięci negatywnej wobec Polski i wszystkich Polaków. I dopiero stopniowe odkrywanie naszego kraju pozwoliło ci zmienić zdanie i dojść do tego dziennika polsko-żydowskiego pojednania. Mówiliśmy o kolejnych krokach. To jakie one były? Co się takiego wydarzyło, że dzisiaj możemy mówić o pojednaniu? W twoim konkretnym przypadku. Yeah, well, the next step was a remarkable conference in Wannsee in Germany. Następnym krokiem była niezapomniana dla mnie konferencja w Wannsee w Niemczech. Again, Dorota was the translator. Znowu to ja byłam tłumaczem. I love that Dorota is a character in the book, and she is also the vehicle of this book coming into being in Polish. Podoba mi się to, że Dorota jest jedną, znaczy ja jestem jedną z postaci w książce, a jednocześnie jest tłumaczem tej książki. So this conference is a group called One by One. Były małe oklaski dla Doroty. Konferencja była organizowana przez taką grupę, która nazywa się One by One, jeden do jednego. So this was, I'll shorten it, but it was a conference of, I thought it sounded so interesting, descendants of Holocaust survivors, perpetrators and bystanders. Ta konferencja nazywała się, i jej tytuł wydał mi się niezwykle ciekawy, nazywała się potomkowie ofiar, prześladowców i tych, którzy stali z boku. A week of extraordinary exchange with, and there were Polish people there and German people, and again, it was the sense of trying to find this new language in which to understand each other. Ta konferencja była dla mnie rzeczywiście niezwykła, niezwykle ciekawa. Byli tam Polacy, byli Niemcy i znowu była to taka próba poszukiwania języka, w którym moglibyśmy się ze sobą komunikować. I mean, it was a hopeful time of trying to make this communication. To był czas pełen nadziei na to, że znajdziemy taki sposób porozumiewania się. Jeżeli mogę przerwać, powiedzieć, że los obchodzi się z tobą, Luis, jednocześnie w sposób bardzo łaskawy, ale też brutalny, bo wszyscy pamiętamy, jakiego rodzaju konferencja wiele lat wcześniej odbyła się w Wannsee i to właściwie, gdyby nie ta konferencja, to prawdopodobnie po latach nie siedziałabyś na torach na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Mówię o konferencji, w której zdecydowano o kwestii ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie. This is true. I mean, that was the, in a sense, the genius of putting this conference at the hostel. It was nearby the villa, but one of the important people I met at this
conference was an American woman, Cheryl Holtzman, who was the daughter of survivors from Poland. Ja myślę, że na tym polegała genialność organizatorów tej konferencji, że właśnie tam ją zorganizowali, w willi, która była parę kroków od tej willi, w której tamta konferencja się odbywała. Ale ja spotkałam tam na tej konferencji niezwykle ważną dla mnie osobę. To była Amerykanka, która nazywa się Cheryl Holtzman. So I carried a trauma without my parents being direct survivors, but Cheryl, she said to me, I will never go to Poland unless someone takes me. Ja niosłam w sobie traumę, mimo że tak naprawdę nie jestem dzieckiem bezpośrednich ocaleńców. Natomiast Cheryl, która jest dzieckiem osób ocalonych z Holokaustu, powiedziała mi, ja nigdy nie pojadę do Polski, chyba że ktoś mnie tam zabierze. So that really begins the next movement of the book, because I just said I will take you, and that was really the beginning of the next journey to Poland. Więc to jest następny krok. W ten sposób jakby zaczyna się następna część tej opowieści, bo kiedy Cheryl to powiedziała, to ja jej odpowiedziałam, dobrze, więc ja ciebie zabiorę do Polski, i w ten sposób zaczyna się dalsza część tej historii. Z książki, którą napisała Louise, z Krzywego Lustra, czytelnik zapamiętuje wiele konkretnych scen, konkretnych obrazów. Nie wiem, ilu spośród Państwa jest po lekturze tej książki, ale ci, którzy są, to na pewno się ze mną zgodzą. Zanim opowiemy o wizycie chociażby w Radomsku czy w Kołomyi razem z Cheryl, to muszę się przyznać i Tobie, i Państwu, że na mnie ogromne wrażenie zrobił zapis Waszego spotkania z Konstantym Gebertem. Ponieważ... Oh, Kostek Gebert. Maybe Kostek is listening tonight. Kostek Gebert. Yeah, the great Polish journalist. Yes, he's like the wise guide of this story, because he could... I how did I come to Kostek? Through Lawrence Weschler, who was the New Yorker correspondent in Poland, said, you should talk to Kostek. Kostek Gebert, wspaniały polski dziennikarz, który jest jakby mędrcem w tej historii. Ja dotarłam do niego przez Lawrence Weschlera, który jest amerykańskim korespondentem, i powiedział mi, że powinnam porozmawiać z Kostkiem. So he was able to give me this remarkable historical perspective. For instance, when I first went to my family's town, Radomsko. On dał mi tą wspaniałą historyczną perspektywę, na przykład kiedy pierwszy raz pojechałam do rodzinnego miasta mojej rodziny, Radomska. And I went to the regional history museum where I was yesterday, actually. I poszłam do Muzeum Regionalnego, byłam tam akurat właśnie wczoraj też. And I said, Kostek, there was only one glass case that had Jewish artifacts. That's all that they have. That's all that's left. I powiedziałam, Kostek, słuchaj, w tym muzeum oni tam mieli tylko jedną gablotę z pamiątkami po Żydach. Jedną gablotę po całej tej społeczności. To wszystko, co zostało. And I remember him saying, you know, there is infinity between nothing and one glass case. I Kostek mi powiedział, istnieje nieskończona różnica między niczym a jedną szklaną gablotą. I mean, he recognized it, you know, the effort and that it was something, and so he was the scholar that I could keep coming back to again and again, and I hope to see him on this trip as well. Więc on naprawdę pokazał mi, jak docenić wysiłek. Nawet wtedy, kiedy efekty tego wysiłku nie są tak wielkie, nie jestem w stanie ich docenić. Za każdym razem staram się z nim spotykać. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać również podczas tej mojej wizyty w Polsce. And as someone who, you know, he's someone who lived through the Solidarity days, he's someone who lived, he was part of the beginning of really the Jewish community coming into itself here in Warsaw, the Flying Jewish University.
On był częścią czasu Solidarności, był też częścią rodzenia się nowej polskiej, nowej społeczności polskich Żydów tutaj w Warszawie, żydowski uniwersytet latający. Because there was an idea, you know, there were Jews who chose to stay in Poland. I mean, that was mind-blowing, you know? Bo ta idea, Żydzi, którzy wybrali pozostanie w Polsce, dla mnie to było niesamowite, coś nie do pomyślenia. And you know, he's a Pole, you know, it's like to understand this, you know, that yeah, there was just much embodied in his being. I on jest Polakiem. To jest coś, co ja musiałam zrozumieć. Jest w tym bardzo wiele treści do zrozumienia dla nas, coś, z czym ciągle się jakby spotykam. Because how much were Poles of Jews of this place, or were they separate from this place? I mean, that's a, you know, a story that goes back and forth. You know, how did they perceive themselves, and how did the others perceive them as being part of and not part of this society? Bo jak bardzo Żydzi są stąd, a jak bardzo Żydzi nie są stąd? To jest takie pytanie, które ciągle wraca i jak taka piłeczka ping-pongowa odbija się w różne kierunki. I ciągle musimy je sobie zadawać, w jaki sposób oni sami siebie spostrzegają i w jaki sposób są spostrzegani w tym kontekście. Tak, to jest myślę bardzo cenne, o czym teraz rozmawiamy i też taki pokazuje spojrzenie na ten sam problem z dwóch bardzo odległych od siebie, z perspektyw dwóch bardzo odległych od siebie światów. Osoby, która mieszka w Kalifornii, o Polsce wie bardzo niewiele, przyjeżdża i dla niej ta gablota jest czymś szokującym, że to jest tak mało. A dla osób stąd, które znają historię Polski, polskich Żydów, a właściwie obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy wiedzą o pogromach powojennych, którzy wiedzą, co się wydarzyło w roku 68, którzy wiedzą o tych, których wyganiano z kraju z biletem w jedną stronę, którym pozwalano zabrać jedną walizkę, którym porcelanę tłuczono na peronach dworców i tak dalej, to ta gablota, te ślady, okruchy, to już jest bardzo wiele. To jest początek drogi do odbudowywania opowieści o wspólnej przeszłości, o tym, że jakkolwiek by chcieli nacjonaliści czy narodowcy, nie ma historii Polski bez Żydów i w ogóle nie ma historii Europy bez Żydów. Polska historia, polska kuchnia, polska polityka, wszystko byłoby inne, gdyby nie było tutaj Polaków pochodzenia żydowskiego. I kiedy czytałem Krzywe Lustro, to pomyślałem sobie, że dla ciebie to był jeden z takich przełomowych momentów, żeby zrozumieć nie tylko tragedię europejskich Żydów, ale także to, jak niezwykle skomplikowana jest współczesna historia tej części Europy. Yes, I remember going to look for, there was an exhibit in Los Angeles, and I, there was a map of Poland on, of, there was a map of Europe on the wall from the 1900s, and I went to look for, now that I knew where my family's town was, I went to look for Poland on the map, and I realized, wait, there isn't any Poland. And that was, you know, another, like, shock, you know. Yes, I was very ignorant about Polish history, and I think most American Jews are. Pamiętam, byłam na takiej wystawie w Los Angeles i była tam mapa Polski, właściwie mapa Europy z XIX wieku i zaczęłam na niej szukać miasta swojej rodziny i Polski i zorientowałam się, ojej, ale tu nie ma Polski. To nie ma Polski. Tak, bardzo niewiele wiedziałam o historii Polski i myślę, że większość amerykańskich Żydów bardzo niewiele o niej wie. To teraz się przenieśmy do Radomska. Miasta, które wcześniej nazywano Radomsk, nie Radomsko. To nie była jakaś tak paląca potrzeba, jak dla twojej przyjaciółki Cheryl. Być może, żeby tam pojechać, bo to nie dotyczyło bezpośrednio twoich rodziców, tylko dziadków i innych bliskich, ale jednak uznałaś, że dojrzałaś do tego, żeby spróbować odkryć to miejsce.
Jak wiemy doskonale, my tutaj w Polsce ślady byłych żydowskich mieszkańców były wymazywane. Często getta, tereny gett były burzone, albo wprowadzali się tam Polacy, zmieniali oblicze tych przestrzeni i trudno było odnaleźć tamte ślady. No ale jednak, ty podjęłaś to ryzyko, to wyzwanie. Początek XXI wieku, Radomsko, przyjeżdża, żeby odnaleźć ślady swoich bliskich. Co i kogo spotykasz? Jakie to było uczucie w ogóle, tak nagle być tą pierwszą, która szuka? I think the first time there was after the Auschwitz retreat, and my husband joined me at that point, and it was just so sweet to just do something as ordinary as walk down the street that my grandparents had walked down as a young couple to buy an apple, to just feel life, you know, and that then soon after that I began to dream about Radomsko, that the synagogue, which is no more, that in the dream I could enter it. So I mean I could feel in my psyche a connection to this place, and it would take oh, should stop. I promise. Pierwszy raz, kiedy pojechałam do Radomska, to było zaraz po odosobnieniu w Auschwitz. Przyjechał do mnie mój mąż, dołączył do mnie i pojechaliśmy razem do Radomska i to było naprawdę bardzo słodkie, to było bardzo wzruszające i bardzo miłe po prostu iść tymi ulicami, którymi kiedyś chodzili moi dziadkowie, spacerowali jako młoda para, robić takie bardzo normalne rzeczy, jeść jabłka. I potem miałam taki sen, w którym śniło mi się, że mogę wejść do synagogi w Radomsku, synagogi, która nie istnieje. Więc to było bardzo, bardzo wzruszające. And it would take many more visits and a lot of research, but eventually I was able to find, you know, I had the names, and I found the grave of my great grandmother in the cemetery, who blessedly died just before the war. Trwało to przez kolejne moje wizyty, ale w końcu udało mi się dotrzeć do nazwisk, odnaleźć nazwiska i nawet udało mi się odnaleźć grób mojej prababci, która umarła lata przed rozpoczęciem wojny, przed wybuchem wojny. And the house of the last known place of my great aunt in the ghetto. I dom, który jest ostatnim znanym miejscem zamieszkania mojej ciotecznej babci, która zginęła w getcie. And I should also mention the existence of the Yisker book, the memory books from the town. Chciałabym też wspomnieć o istnieniu Yisker book, księgi pamięci spisanej przez byłych mieszkańców miasteczka. And though they are perhaps unreliable for historical accuracy, i chociaż być może te zapisy nie są tak naprawdę najbardziej wiarygodne z punktu widzenia ich historycznej precyzji. These books were written by survivors of all the shtetl across Europe. Te księgi pamięci były spisywane przez osoby ocalone ze wszystkich sztetli. And they were written in Yiddish. So my generation had no access. I mean, I didn't learn Yiddish. It was the secret language of my house that my parents used. So I had no access to that information. Te księgi były spisywane w jidysz i dlatego moje pokolenie nie miało do nich dostępu. Ja nie mówię jidysz, nie nauczyłam się nigdy jidysz. Jidysz był sekretnym językiem moich rodziców, kiedy chcieli powiedzieć coś, czego nie rozumiałam. Więc nie mieliśmy tak naprawdę dostępu do informacji zawartych w tych księgach. So there was another descendant of Radomskers in New York, Gloria Freund, who was translating the Yisker book and posting it online. Więc była jeszcze jedna kobieta, która była potomkinią ocaleńców w Nowym Jorku, Gloria Freundstein, która tłumaczyła księgę Yisker z jidysz na angielski i zamieszczała te swoje tłumaczenia online w internecie. So this is a book filled with, you know, the anguish of the Shoah, but also with the exuberance of life before the war in this town.
Księga Pamięci jest oczywiście księgą, która jest zapisem gniewu i bólu związanego z Holokaustem, ale także ogromnej radości życia w Radomsku przed wojną. The train goes through Radomsko from Vienna to Warsaw. Sholom Aleichem came through the town. People remembered, probably my young aunt might have been on that platform, you know, to wave hello to the great writer. Przez Radomsko przejeżdżał pociąg z Wiednia do Warszawy i tym pociągiem jechał Sholom Aleichem i młodzi ludzie, prawdopodobnie była wśród nich moja cioteczna babcia, stali tam na peronie, żeby pomachać do niego. So the affection for the place was very palpable. Bardzo dawało się wyczuć, czytając tę księgę, bardzo dobre uczucia związane z tym miejscem, miłość do tego miejsca. Nie będziemy, proszę Państwa, oczywiście dzisiaj opowiadać krok po kroku tego, co się przydarzyło w życiu Louise, aż do dziś, kiedy możemy po raz kolejny słuchać jej historii tu w Polsce, po raz kolejny ją gościć w Warszawie, kiedy Polska stała się dla niej miejscem przyjaznym, do którego wraca, bo ma tutaj przyjaciół, wielu znajomych, ma już swoje ścieżki. No ale jeszcze jeden bardzo istotny wątek książki. Poza twoim odkrywaniem Polski, historii, szukaniem śladów swoich bliskich w Radomsku, to jest wyprawa do Kołomyi, ponieważ to ty wzięłaś na swoje barki ten ciężar wprowadzenia Cheryl w świat dawnych sztetli, w świat zamieszkały przez wasze przodkini i waszych przodków. I Radomsko, a Kołomyja, to były dwa zupełnie inne światy w czasie, kiedy zaczęłyście je poznawać. To, co się działo w Polsce po transformacji, pozwalało docierać do śladów polskich Żydów znacznie szybciej. To wszystko było na wyciągnięcie ręki. To nie była tylko ta szklana gablota. To były fundacje, festiwale, miejsca spotkań. No a wizyta w Ukrainie, to było co? Well, it was a completely different feeling. I mean, Cheryl was very traumatized. This is a wonderful picture after a terrible night in Kołomyja, where she was crying her heart out. To Kołomyja była zupełnie inna. Cheryl, to jest cudowne zdjęcie Cheryl po okropnej nocy, którą przeżyła w Kołomyi. This is a woman we met in the market who claimed to have some memory of Cheryl's family when she said the name Blitz, you know. But I think it's like the welcome matters so much, you know, whether you're met with indifference or even a spark of joy that you've come back can make all the difference in the world. Na tym zdjęciu Cheryl jest z kobietą, którą spotkałyśmy na targu i która twierdziła, że miała jakieś wspomnienie dotyczące rodziny Cheryl, kiedy usłyszała nazwisko Blitz, mówiła, że coś jej to mówi. I to jest tak bardzo, bardzo ważne, w jaki sposób jesteśmy witani. To ciepłe powitanie jest tak strasznie ważne. To, czy spotykamy się z obojętnością, czy spotykamy się z życzliwością. I mean, you mentioned the word brave. Cheryl was really brave. Padło tu z twoich ust słowo odważna. Cheryl była naprawdę odważna. And she wanted to see the place where her, you know, her family was massacred, and we went into the forest, and I don't know if she'll ever recover from it. I mean, that was bad. Dowiedziała się tam o miejscu, w którym jej rodzina została rozstrzelana, zginęła w masowym grobie i to była dla niej potworna trauma. Nie wiem, czy była strasznie odważna, kiedy pojechałyśmy tam do tego lasu, ale nie wiem, czy kiedykolwiek naprawdę wydobrzała potem. You know, her father survived in the Soviet Union during the war. Jej ojciec przeżył w Związku Radzieckim w czasie wojny. The only one but I remember her calling him in New York from Kołomyja. Pamiętam, jak zadzwoniła do niego, do Nowego Jorku z Kołomyi.
thinking he would, you know, like, Papa, here I am, you know, in your town, and he was like, what are you doing there? Like, why are you there? I mean, he could not fathom why she would have gone. I ona powiedziała, tato, jestem tutaj, jestem w tym twoim mieście. I on powiedział, co? Ale co ty tam robisz? Dlaczego ty tam jesteś? On w ogóle nie był w stanie zrozumieć, pogodzić się z tym, dlaczego ona tam pojechała. To się wydarzyło szybciej niż często w przypadku przepracowywania traum, bo kiedy się traumy dziedziczy, to pierwsze pokolenie milczy, drugie w tym milczeniu żyje i nie pyta i dopiero trzecie zaczyna zadawać pytania. Ona była z drugiego pokolenia i już te pytania zaczęła zadawać, w związku z czym dla jej ojca, który przeżył piekło Holokaustu, który przeżył piekło komunizmu, to musiał być szok podwójny, bo to było bezpośrednie uderzenie w jego traumę też, nigdy nie przepracowaną. Right, it's verdad, it's true. It's very good observation. Tak, to prawda, to bardzo, bardzo cenna obserwacja, bardzo dobra obserwacja. A w którym momencie, teraz wracamy do, bo więcej historii związanych z Cheryl i wspólną wyprawą Louise i jej przyjaciółki, państwo oczywiście znajdą w książce. Chciałbym, by się jeszcze jedna rzecz w naszej rozmowie dzisiaj pojawiła, zanim oddamy państwu głos. W którym momencie już byłaś przekonana, że Polacy są dobrzy i źli, że nie było tylko złych Polaków, że nie było tylko ludzi, którzy pomagali, bo to się pojawia w twojej książce często, to przekonanie, że obozy koncentracyjne były przez nazistów tworzone w Polsce, ponieważ tutaj byli ludzie, którzy chcieli Niemcom pomagać, hitlerowcom. W którym momencie zrozumiałaś, że byli też bardzo odważni Polacy, tacy, którzy nieśli pomoc, tacy, którzy ryzykowali własne życie, żeby pomagać swoim sąsiadom, obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego, ci, którzy ryzykując wiele, wszystko, wyciągali do nich rękę i pomogli im przetrwać. I że jest szansa na pojednanie mimo tej tragicznej historii. Yeah, one of the names in the Yisker book was a family name, Offman, Berek Offman, who had survived in Radomsko, and I so wanted to meet him, so I went to interview him. Jedno z nazwisk, które pojawiało się w Księdze Pamięci, to Berek Offman, człowiek, który jest ocalonym z Radomska i bardzo, bardzo chciałam z nim porozmawiać, więc pojechałam, żeby przeprowadzić z nim wywiad. And there's a special person here in the audience tonight. Simon, are you here somewhere? Yes, so I learned from Berek Offman that he was rescued, 5 people in Radomsko by Janina Bereska. Simon is the great grandson of Janina Bereska. Simon. Jest tutaj z nami dzisiaj bardzo szczególna i specjalna osoba, specjalny gość, Szymon. Od Berka Offmana dowiedziałam się, że był on jedną z 5 osób, które zostały ocalone w Radomsku przez Janinę Bereską i jej syna Mariana Bereska. Janina jest prababcią. So Berek told me this remarkable story. You know, this is, as he said, this is history you cannot believe. This is history you cannot believe, he would say. Berek, słyszałam od niego wiele historii, ale to, co ciągle mnie powtarzał, to mówił, to jest taka historia, w którą nigdy nie uwierzysz, nigdy nie uwierzysz, nigdy nie uwierzysz. And he told me that Marian Bereska, the son who had helped in the rescue, still lived in Radomsko, and I, well, let me go talk to him. I powiedział mi, że Marian Bereska, syn Janiny, który jeszcze ciągle mieszka w Radomsku, jeszcze ciągle żyje i mieszka w Radomsku, więc powiedziałam mu, ojej, to zrób coś, żebym mogła tam pojechać i z nim porozmawiać. And he said, no, it won't be safe for him. Ale on powiedział, nie, to nie będzie dla niego bezpieczne. And this was an amazing paradox to me, like, here was someone who had rescued Jews, why wouldn't he want to talk about it? A to był dla mnie jakiś niezwykły i niezrozumiały paradoks. To osoba, która pomagała ratować Żydów, która ratowała Żydów. Dlaczego miałby nie mówić o tym? So I think that was part of the beginning of understanding both the
the unbelievable risks that that people specifically in Poland took, where the penalty was, you know, you were risking everything, your family. Więc wtedy zaczęłam rozumieć jakby te dwie rzeczy, dwoistość tej sytuacji. Z jednej strony to, że to ogromne ryzyko, jakie ludzie podejmowali, czy jakie musieli podjąć, ratując Żydów, szczególnie w Polsce, gdzie ryzykowało się właściwie wszystko. And the dynamics, say in a small town where people gossip and, you know, some people help and some people don't, and you can't talk about, I mean, I grasped how enormously complicated it was. I dynamikę małego miasteczka, w której ludzie, którym ludzie po prostu plotkują. Jedni pomagali, inni nie pomagali, jedni pomagają, inni nie pomagają. And I didn't know how this book would ever end. Like, would it ever end? Did I, you know? Nie wiedziałam, jak ta książka się skończy, czy w ogóle ona się kiedyś skończy, jak to w ogóle zakończyć. But I have to say thanks to Shimon, who worked on his grandfather for many, many years to convince him to tell his story. He did tell his story to me, and it resulted in a remarkable ceremony in Warsaw, where his grandfather received the medal from Yad Vashem. I muszę powiedzieć, że dzięki Szymonowi, który tu z nami jest, który przez wiele, wiele lat pracował nad swoim dziadkiem, udało się w końcu doprowadzić do tego, że Marian opowiedział mi swoją historię i mogłam ją przedstawić w Yad Vashem i zakończyło się to koniec końców piękną ceremonią w Warszawie, podczas której został odznaczony medalem Yad Vashem. And now Marian has passed away. Barak Hoffman passed away just a few weeks ago, so it would not have been possible to do now. That was, I, you know, so that was my placement in history as someone born in 1951 who was at this age who could maybe, and there are others obviously who captured stories, but it's going to be harder and harder to do that, I think. Marian już nie żyje. Kilka tygodni temu zmarł też Barak Hoffman. W tej chwili jakby odkrycie tej historii nie byłoby już możliwe. I to jest może taka szczególna rzecz, która mi się udała jako osobie urodzonej w 51 roku. Z pewnością inne historie też są w taki sposób odnajdywane i odkrywane, ale będzie to już coraz trudniejsze. To już wiem, panie Szymonie, jak będę następny raz w Jerozolimie, że muszę szukać kolejnego drzewka na terenie Instytutu Yad Vashem, żeby znaleźć miejsce, w którym uhonorowano pana bliskich. Za chwilkę państwu oddamy głos. Mam nadzieję, że będą pytania do Luis od publiczności, która jest tutaj z nami dzisiaj, ale ostatnie pytanie ode mnie będzie znowu dotyczyło ciebie i tego, co ciebie spotkało. Przyjechałaś do Polski po raz pierwszy ponad dwie dekady temu jako ta wysłanniczka w imieniu swoim i swoich bliskich, którzy się bali, którzy nie chcieli. I co im powiedziałaś, kiedy wróciłaś? Oh, I think they're, you know, I'm the crazy artist in the family. They're not there by then. I think that the book was a revelation to them, and I think they're very proud of it because it's their story too. You know, it's a story now that my nieces and nephews and grandnieces and nephews have, and they know that they have a past here. And I'll just say in closing, before I started this book, it felt very empty back here, very two-dimensional, like there's nothing back there. And in a way, this journey really it made me feel much more dimensional. Like it's really remarkable to fill in, you know, what's behind. And also now I have such a community, you know, of friends and artists here in Poland. It's funny, it's like coming back to Warsaw. I'm doing, you know, theater people and poets, and it's really become part of my life. So I feel extremely fortunate that it's brought me here, because it's brought me
incredible riches to my life. Ja mam w rodzinie taką opinię zwariowanej artystki i właściwie to ta książka wpisuje się bardzo w ten obraz i teraz oczywiście oni czytali tę książkę, moja rodzina, oni czytali tę książkę, była dla nich bardzo ważna, jest też w jakimś sensie o nich, ale bardzo wiele zmieniła i ja zupełnie inaczej w tej chwili się czuję przyjeżdżając do Polski, bo rzeczywiście mam tutaj mnóstwo znajomych i znam teatr, znam ludzi teatru, znam poetów, ja wracam do Warszawy. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam do Warszawy, ja wracam do Warszawy. Więc jest to zupełnie innego rodzaju uczucie. I don't think I had that conversation with them. Wydaje mi się, że nie miałam z nimi, nie byłam z nimi takiej rozmowy. You know, I don't know that they asked those questions. They just listened. I mean, I don't think that they. By then, my grandmother was dead. My uncle had passed away. I mean, the uncle who was the most negative, you know, to hell with all the Poles. Little by little, you know, he was like, you found, you know, like you discovered what? You survived the trip. Yeah, so mm-hmm. I think that's true. I mean, but their skepticism of the older generation was pretty firm, you know. Nie pamiętam, żeby zadawali mi takie pytania. Nie pamiętam, żeby jakoś, nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś dużo o tym rozmawiali. Słuchali mnie, kiedy mówiłam. To zresztą tak było, że wtedy już wiele z tych osób nie żyło. Wujek, który był najbardziej negatywny wobec Polaków, który mówił do diabła ze wszystkimi Polakami, on może po troszeczku zaczął się tak pytać, to co tam odkryłaś? To jak to było? I wish my parents could have been alive, because it would have been really wonderful to share what happened with them and to see how they would have responded, but they were already passed. Bardzo żałuję, że moi rodzice wtedy już nie żyli. Bardzo chciałabym, żeby było inaczej, żeby wtedy żyli, żeby mogła z nimi o tym rzeczywiście porozmawiać. Myślę, że to byłoby dla nas bardzo ważnym doświadczeniem, no ale nie żyli już i nie było takiej możliwości, byśmy mogli o tym porozmawiać. No tak, ale nie byłoby nas bez rodziców, więc jakaś część ich była w tym Radomsku po raz pierwszy. Po odosobnieniu w Auschwitz. Yes. Proszę Państwa, tak. Czy mają Państwo pytania do Louise w związku z naszą rozmową, w związku z książką, w związku z tym wszystkim, co się dzisiaj pojawiło? Aha, mamy pytanie z internetu. So the first is the question from the interview, internet viewer. Jak Pani sądzi, na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń z Polską, co jest najskuteczniejsze w budowaniu pojednania z perspektywy obu stron? What is the most effective way? I think it's one by one, literally. It's getting to meet. That's why I encourage people to, you know, who are curious, and several friends have made the trip to Poland, and I can see how it changes their feeling about it to actually have a physical experience here. So I encourage people to come. Just hearing about it in the States, I don't think is enough. Myślę, że to rzeczywiście jest dosłownie tak jak nazwa tej organizacji, jeden do jednego, jeden na jeden. Zachęcam ludzi, żeby tutaj przyjeżdżali. To, co tak naprawdę musi się zdarzyć, że trzeba poznać ludzi, trzeba zacząć z nimi rozmawiać. Więc naprawdę wszystkich zachęcam, żeby tutaj przyjechali. To nie wystarczy posłuchać o tym, czy poczytać w Stanach. Yeah, the current climate does not make it feel encouraging for people to come, I think. Wydaje mi się, że obecny klimat nie jest bardzo zachęcający, nie zachęca bardzo ludzi, żeby tu przyjeżdżali. Co ja mogę na to poradzić? No. Bardzo proszę, tam jest pytanie od
od szefa szefów. Zbigniew Gluza, ośrodek Katota. Myśmy wydali tę książkę i w imieniu ośrodka chcę powiedzieć przede wszystkim, że jesteśmy bardzo wdzięczni, że książka powstała. I dla mnie kluczowym słowem w tytule i podtytule jest słowo pojednanie, a nie ta krzywizna, która jest przy lustrze. A tak się zastanawiałem nad tym, wydaje mi się, że sama ta droga, którą autorka przedstawiła, jest prosta i czysta, taka klarowna, a krzywość jest po stronie Polski. Tak się staje, że ja jestem ciekaw, i to jest pytanie do autorki, czy rozumie rewolucyjność swojego wystąpienia, ponieważ tak się stało, że książka wychodzi w momencie, kiedy Polska jest bardzo pokręcona, jest taka nieklarowna, jeżeli o to chodzi, a słowo pojednanie trafia w moment, który może być też, jak wygląda w takich reakcjach ideologicznych na tę książkę, jako coś właśnie nieklarownego, że nacjonaliści potrafili od razu zareagować na książkę, zarzucając jej to, że wychodzi od takiego rozpoznania złego kraju, i już od razu to kwestionują jako nieprzyzwoitość. W związku z tym atakują książkę, autorkę i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w tej drodze opisanej w książce Polska się jawiła trochę lepiej. W czasie, kiedy powstawało Muzeum Polin na przykład, Polska była jakby klarowniejsza, a potem przez politykę i przez wprowadzenie takiego nacjonalistycznego tonu w tej polityce, gdzie Żydzi zaczęli być wykorzystywani jako jakaś sfera wroga, to nagle słowo pojednanie staje się w ogóle kwestią zasadniczą, bo tak naprawdę kogo z kim? My zostaliśmy rozdzieleni przez historię, a teraz przez ideologię, i w związku z tym tak trudno jest wrócić do jasnego porozumiewania się. Ta książka jest czymś takim, jest klarownym zapisem porozumiewania się. Ale boję się, że Polska jest teraz trudniejszym partnerem do tego porozumiewania się, i wydaje mi się, że ta książka może mieć rolę taką trochę wywrotową, dlatego że ona przeczy polskim nacjonalistom, pokazując, że prawa człowieka, demokracja polega na czym innym, i dzielenie ludzi w ten sposób, jaki oni to robią, jest patologią. Myślę, że tak Polska staje się lekko patologiczna, i w związku z tym czystość tej książki jest w jakimś sensie wywrotowa. To ciekawe, czy pani ma takie poczucie? I think it's true that the word reconciliation in this time I mean, we need it in America too. It's a word we yearn for as we seem more fragmented than ever. Myślę, że słowo pojednanie jest czymś naprawdę kluczowym. Rzeczywiście teraz, w tym świecie, kiedy jesteśmy coraz bardziej podzieleni, może bardziej podzieleni niż kiedykolwiek, także w Stanach Zjednoczonych. When you say that the nationalists have attacked this idea. I mean, I saw in some reviews when I said my mother could not even say the word Poland. Kiedy mówi pan o tym, w jaki sposób nacjonaliści reagowali na tę książkę, widziałam kilka takich wypowiedzi czy recenzji, kiedy ludzie odnosili się do tego, co napisałam, że moja matka nie potrafiła nawet wypowiedzieć słowa Polska. It's almost that by
saying that truth, I have offended Poland. Wydawało się, to tak robiło takie wrażenie, jakbym przyznając tą prawdę, że to tak było, w jakiś sposób obrażała Polskę. So I think it's what's really hard for people to understand is that was a starting place. Myślę, że to, co jest naprawdę bardzo trudne dla ludzi do zrozumienia, to, że to był jakby punkt wyjścia, punkt początkowy. But I do make an analogy to what we're going through in America now with we need a starting place to talk about our own racism and our own dark history that we have not talked about. Ale ja czynię również analogię z tym, co dzieje się w Ameryce. Potrzebujemy pojednania, żeby mówić o rasizmie, o ciemnych, trudnych miejscach naszej historii, o której wcale nie mówimy. So I people and the nationalists in the United States attack looking at these truths as a defamation of the United States. I w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy mówią, wypowiadają te prawdy, są atakowani przez nacjonalistów za zniesławianie Stanów Zjednoczonych. So it would if there's anything, you know, of my experience is that it's exhilarating to look at our troubled history together and be honest about it. Więc z mojej perspektywy, jeżeli jest w tym coś, co naprawdę podnosi mnie na duchu, to moment, w którym razem patrzymy na swoją historię i możemy razem o niej rozmawiać. But there is a kind of epic struggle going on to kind of suppress this kind of honest discussion. Ale jest jakaś ogromna walka się toczy gdzieś pod powierzchnią, żeby stłumić jakąkolwiek dyskusję, uczciwą dyskusję na ten temat. And look, I mean, the climate talks are coming up where the planet is in this existential moment and yet we can become so mired in, you know, talking about the past. I mean, we like, it's a very confusing time. I proszę zwrócić uwagę, w tej chwili toczą się negocjacje klimatyczne, mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, planeta jest w niebezpieczeństwie, a my siedzimy tutaj i tyle emocji w nas budzi rozmowa o przeszłości. But thank you for your comments and I'm extremely grateful to Karta, to my wonderful editor Hanna and the whole team here and to Dorota for finding Karta for us and Beat Polska, the Jewish organization here for pushing to make this Polish translation possible at this time, you know, many years after the English publication. Więc to jest naprawdę bardzo taki zakręcony, zwariowany, niepewny czas, ale chciałabym bardzo podziękować, wyrazić swoją wdzięczność Karcie, mojej wspaniałej edytorce, Hannie i całemu zespołowi, tłumaczce, wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania tej książki, Beit Polska, ośrodkowi, który też bardzo przyczynił się do powstania tej książki, że sprawiliście, że ona mogła tu się ukazać, że to było możliwe. Bardzo proszę, jeszcze pan. Oh, it's no longer a black hole. It's a vibrant, complicated, interesting entity with its own soul. Nie jest już czarną dziurą, jest niezwykle żywą, ciekawą, wibrującą, niezwykłą całością, mającą swoją własną duszę. It's actually a photo from Vilnius. A na amerykańskim wydaniu jest zdjęcie z Wilna. I liked the figure disappearing down the street like the guide.
Podobało mi się zdjęcie tej sylwetki znikającej na drodze, jak jakiś przewodnik czy przewodniczkę. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ja tylko powiem informację dla tych, którzy są z nami, że książki oczywiście można kupić tam na stoisku. Książki wydane przez kartę. Bardzo dziękujemy Dorocie za tłumaczenie i książki, i spotkania. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy Państwu, że byli z nami i tutaj, i za pośrednictwem internetu. No i przede wszystkim dziękujemy, że była z nami i podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami, przemyśleniami i książką Louise Steinman. Bardzo dziękujemy. Thank you, Michael. Za przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję. Teraz oczywiście, proszę Państwa, mówię to do osób, które są z nami, jest czas na prywatne konwersacje z Louise i ewentualne autografy. Bardzo proszę, z zachowaniem reguł covidowych.